Oczy od dawna uważane są za zwierciadło duszy, które odkrywa i ukrywa myśli oraz uczucia. W końcówce XVIII wieku w biżuterii pojawiła się moda na niewielkich rozmiarów portrety oczu, którymi byli obdarowywani kochankowie. Modę na malowanie miniatur miał zapoczątkować książę Walli, który w tajemnicy przed Ojcem Jerzym III poślubił wywodzącą się z mieszczaństwa katolicką wdowę Marię Fitzherber. Panna młoda zamiast pierścionka otrzymała wówczas miniaturę prawego oka ukochanego. W przeciwieństwie do portretów, tego typu dziełom towarzyszyła aura tajemnicy, oko miało być rozpoznawalne tylko i wyłącznie przez ukochaną osobę. Miniatury te były malowane na kości słoniowej i umieszczane w pierścionkach, medalionach, bransoletkach i broszkach. Panowie nosili je z kolei na tabakierkach, pojemniczkach na wykałaczki czy spinkach mankietowych. Pudełeczka noszone przez mężczyzn często zawierały włosy ukochanych. Jeśli oko otaczały perły, oznaczało to, iż ukochany umarł, a perły symbolizują uronione po stracie łzy. Zachęcam do obserwowania kanału.